spotykamy się wzdłuż ulicy Ozimskiej, zaraz przy skrzyżowaniu z Witosa i Tysiąclecia i Częstochowską. Jest to główna oś wschodniej części Opola, dojazdowa mieszkańców i wyjazdowa mieszkańców Opola i okolic. Bardzo newralgiczna. Niestety na odcinku od ulicy Głogowskiej do ulicy Częstochowskiej Ozimska jest jednopasmowa. I w godzinach szczytu, gdy mieszkańcy wracają do domów w stronę osiedla Malinka, w stronę osiedla Kolonia Gosłowicka i też Grudzic, stają tutaj w bardzo długich korkach. Dlatego wychodzimy z propozycją poszerzenia tej drogi do dwujezdniowej i tak samo przebudowania tego skrzyżowania do standardu 2+1. Tak, aby dwa pasy minimum były w kierunku wyjazdowym z Opola, bo tutaj większe korki się na tym tworzą. Dlatego też chcemy w końcu doprowadzić do remontu ulicy Wschodniej. Ulica Wschodnia, która jest w fatalnym stanie technicznym, przez to mieszkańcy bardzo ją pomijają, przez to wybierają dojazd do swoich domów przez właśnie ulicę Ozimską, ale także ulicę Strzelecką. Gdy wyremontujemy tą drogę, to wtedy też odciążymy dość znacząco te dwie arterie, więc to jest bardzo ważna rzecz, żeby w końcu tą drogę wyremontować. I tu już nie patrzmy, kto komu kiedyś zaszkodził, czy zabrał pieniądze, czy też nie zabrał. Po prostu musimy to wykonać dla mieszkańców, jesteśmy im to winni, bo ulica Wschodnia jest w tragicznym stanie i jako radni i przyszły prezydent powinniśmy robić wszystko, żeby standard tej drogi naprawić i żeby mieszkańcy mogli z niej korzystać. Bo proszę Państwa, ten stan drogi jest tak tragiczny, że niedługo wiadukt na ulicy Wschodniej będzie musiał być zamknięty i wtedy to już korki na ulicy Ozimskiej czy Strzeleckiej będą jeszcze większe niż mamy z tym teraz do czynienia. Jako kandydaci na radnych dbamy nie tylko o inwestycje te duże w naszym mieście, ale chcemy też być bardzo, bardzo blisko potrzeb inwestycyjnych naszych mieszkańców, tych nawet najmniejszych. W związku z tym zgłaszamy też postulat nasz tutaj dotyczący doświetlenia ścieżki rowerowej na odcinku od ulicy Głogowskiej do ulicy Kamińskiego. Proszę Państwa, mamy piękną, zieloną przestrzeń tam. Natomiast ten odcinek dalej jest niedoświetlony. Oświetlenie, które jest uliczne, jest niewystarczające, w szczególności późnymi wieczorami, a kiedy najczęściej chodzimy na zakupy lub wybieramy się właśnie na jakieś wycieczki rowerowe popołudniami. Więc wraz z mieszkańcami zależy nam na tym, żeby to doświetlenie stało się też priorytetem, jeżeli chodzi o mniejsze inwestycje. Dodatkowo jeszcze zależy nam na tym i będziemy jako radni walczyli o to, żeby nastąpiła jak najszybsza realizacja projektu i właściwe wdrożenie połączenia ścieżki rowerowej między od ulicy tutaj Częstochowskiej, wzdłuż Częstochowskiej do Drobiarskiej. Dzięki temu będziemy mogli aż od Katowickiej pięknie przemieszczać się rowerami w kierunku obwodnicy miasta. Rozwiązania komunikacyjne, które pozwalają na bezpieczne przemieszczanie się po mieście, jak również skrócenie czasu, ale przede wszystkim ważne jest również, aby te rozwiązania komunikacyjne powodowały, że wszystkie służby ratunkowe będą miały krótszy czas, aby dojechać z osobami zarówno do szpitali, czy do wszystkich miejsc, w których wożą osoby w ciężkim stanie.